Złoto, srebro dla Polaków. Trzęsienie ziemi. Ale siły zadziałały tutaj. No nie, doszła i tak zepsuła. Wygranie turnieju. Absolutnie. O 2,5 sekundy poprawiliśmy rekord Polski. Z rekordem Polski. No nad koszt. Tak! Niesamowite. No i brawo. No i mamy maleńki powód do optymizmu. Dobry wieczór Państwu, to miał być wieczór wyborczy, ale historia potoczyła się zupełnie inaczej, ale i tak dokonali Państwo bardzo dobrego wyboru, decydując się na włączenie programu Głos Eurosportu, bo bohaterem piątego odcinka jest nie byle kto, a Witold Domański, współzałożyciel Eurosportu, dziennikarz sportowy i komentator. Dobry wieczór, Witku. Jest z nami także Kacper. Kacper ma tutaj nie byle jakie zadanie, bo Kacper będzie czytał komentarze. Co to za komentarze będą? Gdzie można je zadawać? Oczywiście YouTube, oczywiście Facebook. Zapraszamy wszystkich fanów Witka, fanów Eurosportu do zadawania pytań. Niebywała okazja przez najbliższych 50 minut na pewno. To był Kacper Merk, a teraz pytanie, pierwsze pytanie do Witka. Czy ty lubisz być zaskakiwany? Bo mamy teraz taki czas, gdzie co chwila jakaś nowość w świecie nam się pojawia, czy to pozytywna, czy negatywna, to różnie z tym bywa, ale czy dziennik sportowy musi być non-stop przygotowany na to, taki komentator, że coś się może zmienić i czy to jest powód do nerwów, czy to jest po prostu taki aspekt tej pracy? Praca w Eurosporcie jest dość specyficzna, znaczy komentowanie w Eurosporcie jest dość specyficzne ze względu na to, że się komentuje w 90% z kabiny, że trzeba słuchać instrukcji prowadzącego relacje, że trzeba słuchać tego, co się dzieje na stadionie, że warto jeszcze popatrzeć na to, co się dzieje na stadionie, czyli jak idzie gra, więc jest 3 do 4 bodźców, na które trzeba zwracać uwagę i jeżeli człowiek się skoncentruje za bardzo na jednym, no to potem mogą być kłopoty, ale Eurosport, komentowanie w Eurosporcie uczy elastyczności, tak bym powiedział, dlatego ciężko mnie zaskoczyć po... Witold Domański był tym człowiekiem, który dobierał ekipę w Eurosporcie w połowie lat 90. To do niego zwrócili się Francuzi po to, żeby ten kanał uruchomić. I na początku ta telewizja nadawała tylko przez 3 godziny dziennie, później ten program został rozszerzony i nie było wcześniej telewizji sportowej w Polsce, więc jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób trzeba było dobrać tych dziennikarzy, ściągnąć ich przecież najczęściej z gazet, z tego co wiem. Jeśli Witek już do nas wrócił, bo mieliśmy drobne zerwanie połączenia, to na pewno nam o tym opowie. Witku, czy już się słyszymy? W tym momencie tak. Na szczęście już coś, technika zadziałała od nowa. Ale pytania nie słyszałem. Wspomniałeś o tych wielu aspektach pracy jako komentator, że tutaj, prawda, przez jedno ucho słychać wydawcę programu, przez drugie ucho trzeba słyszeć, co tam się dzieje na tej arenie, stadionie lub na tym torze, gdzie te zawody się odbywają i jeszcze trzeba to na bieżąco relacjonować naszym widzom. Czy łatwo było znaleźć takich ludzi, którzy potrafią to wszystko, szczególnie w latach 90., kiedy nie było innej telewizji sportowej, a to dopiero się wszystko zaczynało? No, to była nauka na żywym organizmie, jeżeli tak można powiedzieć. Pamiętam taki przypadek Andrzeja Janisza. O, macie go Państwo tutaj, drugi z lewej, stojący drugi z lewej, który komentował taki bardzo popularny przez dość długi czas program Eurogole. No i komentuje biedny Andrzej, w pewnym momencie orientuje się, że mu puścili nie ten mecz. To były po prostu puszczane mecze, najlepsze mecze ligowe z całej Europy. No, dostawało się do tego oczywiście skrypt, że najpierw będzie taki mecz, że będzie taka bramka, potem to i on jako doświadczony komentator piłki nożnej nagle orientuje się, że to jakoś nie tak ubrani ludzie biegają po tym, no i w ogóle, że się nie zgadzają te bramki z tym wszystkim, także trzeba błyskawicznie reagować w takich momentach, no i kilku panów, którzy potrafili błyskawicznie reagować, udało mi się współpracy, Marek Rudziński, Andrzej Janisz chociażby, Andrzej Persson, który miał doświadczenie, i jeszcze paru innych.
Natomiast dobierając komentatorów, ja zwracałem przede wszystkim uwagę na to, aby oni wiedzieli, o czym mówią. Czyli żeby na dyscyplinie sportu, którą komentują, do takiego świeżego, w cudzysłowie, komentatora, raczej eksperta, dobierałem, czyli dosadzałem z boku jeszcze doświadczonego komentatora, no i w ten sposób szła jakaś współpraca. Niektórzy za chwilę, czyli powiedzmy, ta chwila to jest pół roku, po pół roku mogli sobie już radzić sami przed mikrofonem, a niektórzy no jeszcze troszkę dłużej, w zależności od tego, co komentowali, jak często musieli komentować. Ci, którzy często, na ogół dość szybko łapali to, co było wymagane przy komentowaniu. Aczkolwiek oczywiście było kilka wpadek i co tu dużo mówić, przewinęło się tłumy dziennikarzy i ekspertów przez Eurosport. Część się utrzymywała dłużej, część jest do dzisiaj, od początku, a część po prostu po jakimś czasie no, nie sprawdzała się i dziękowaliśmy. Ty jako kierownik tej imprezy też siedziałeś, można powiedzieć, za kierownicą, za mikrofonem. Czy zdarzało się na początku, że mogło ci zabraknąć za przeproszeniem języka w gębie za mikrofonem, bo tyle rzeczy się działo, albo jakieś inne okoliczności losu się przydarzały? Czy taka rzecz nie miała miejsca, bo nie może mieć miejsca? To nie jest na szczęście radio, gdzie jak się nie ma coś, nic do powiedzenia, to trzeba przeciągać samogłoskę, więc nie zdarzało mi się zapomnieć z języka w gębie, aczkolwiek no, były momenty bardzo trudne, bo kiedy Eurosport startował, był to 10 kwietnia roku 96, to głównym medium, dzięki któremu można było zyskać skrypty i w ogóle się łączyć z Paryżem, bo tam była centrala, był faks tak zwany. No i jeżeli tym faksem nie przyszło to, co trzeba, na przykład składy do drużyn hokejowych, ja jeden z pierwszych rzeczy, jakie komentowałem, to były hokejowe Mistrzostwa Świata, wtedy jeszcze Eurosport to miał prawa do tego, no i pani, która miała mi przysłać te składy, nie przysłała, w ogóle była zdziwiona, że potrzebne są składy. Wtedy nie było internetu, nie można było wejść w internet i sobie ściągnąć składów. No i proszę sobie wyobrazić, że trzeba komentować mecz hokejowy, obojętny, piłkarski, koszykarski, kto chce. Nie bokserski, bo w boksie wiadomo, że jest jeden klient i drugi klient. I że trzeba komentować coś, o czym się, no, zna się parę osób, jeżeli się oczywiście siedzi w tej konkurencji, w tej dyscyplinie sportu, ale nie wszystkich 20 paru z każdej ekipy, więc w sumie 40 paru zawodników, którzy się uganiają po lodzie. No i tego typu niespodzianek w początkach pracy Eurosportu było sporo. To się docierało jakiś czas. Za chwilę połączymy się z Karolem Stopą, który takim ekspertem ze swojej dziedziny jest. I tutaj pytanie, czy taki komentator musi być ekspertem? Czy wystarczy być może wygadanym być człowiekiem i wtedy wszystko jakoś pójdzie, prawda? Składy mamy wypisane, teraz internet jeszcze nam służy pomocą, więc nawet jeśli faks nie dojdzie, bo już faksy nie dochodzą, to nic się złego nie stanie. Czy jednak trzeba mieć tą encyklopedię sportową w głowie, żeby móc zasiąść za mikrofonem i poprowadzić taką imprezę razem z widzami? To, co jest niekwestionowaną zasługą Witka, co się trochę przewinęło w tej jego wcześniejszej wypowiedzi, no to właśnie to, że on postawił na ekspertów, na ludzi, którzy z tą konkretną dyscypliną sportu byli związani. Ponieważ ja jestem przekornym człowiekiem, a on przed chwilą mówił o przykładzie hokejowym, to podam przykład konkretny bardzo, konkretnej stacji, konkretnego komentatora, żyjącego i pracującego do dnia dzisiejszego, ale nie będzie szczegółów, natomiast będzie opis sytuacji. Ten człowiek komentował, jak go kiedyś zapytałem, około 30 paru czy 40 dyscyplin sportu, spytałem go kiedyś o największą wpadkę. Był tak zwanym omnibusem, komentował wszystko. I tak on mówi, wiesz, komentowałem mecz hokejowy, polska drużyna grała z drużyną rosyjską w jakichś klubowych rozgrywkach, przyjechała taśma z meczu, nie miałem składów drużyny rosyjskiej. Co zrobiłem? Wziąłem kartkę papieru, ponumerowałem od jednego tam do 40 i zacząłem wpisywać nazwiska, jakie mi przyszły do głowy. Iwanow, Pietrow, Makarow, jakiś tam ktoś tam jeszcze i tak dalej. Założyłem sobie, że paru ludzi w Polsce
powie, no co ten dureń opowiada, kto to taki, kto, przecież to nie jest prawda, a cała reszta nie będzie wiedziała, o co chodzi. I to tak poszło. Natomiast to, co zrobił Witek w Eurosporcie, to właśnie oddzielił takie sytuacje, trochę wyeliminował tych omnibusów takich sportowych. To są bardzo cenni ludzie. U nas też w tej firmie pracowało kilku dziennikarzy, którzy mieli fantastyczne doświadczenia w wielu dyscyplinach sportu. No nie wiem, nieżyjący Bogdan Chruścicki mógł skomentować właściwie chyba każdą dyscyplinę sportu i on się naprawdę dość dobrze na tych wszystkich dyscyplinach sportu znał. Ale generalnie Witek stworzył jakby nowy zespół komentatorski gotowy do tego, żeby pracować przy obsłudze Igrzysk Olimpijskich. Telewizja publiczna, która wtedy miała wyłączność na pokazywanie Igrzysk Olimpijskich, za każdym razem, co dwa lata, czy to były Igrzyska zimowe, czy letnie, no urządzała takie rozmaite łapanki. Zresztą Witek sam podczas Igrzysk Albertville pracował jako człowiek komentujący narty alpejskie. Ja nawet pracowałem wtedy w publicznej telewizji i byłem przy realizacjach tych przekazów i on to zresztą znakomicie robił. Natomiast to były takie akcje doraźne. Witek postawił na taki zespół stały, ale zespół dobrany z ludzi, tak, to był taki troszeczkę, powiedziałbym, salon odrzuconych, takich, których tam gdzieś nie zauważyli, Gwiazdorzy z Woronicza mieli swoje ścieżki, a on poszukał wśród kolegów, wśród znajomych, był dziennikarzem Przeglądu Sportowego, znał dobrze środowisko, znał osoby, znał dyscypliny i tą ścieżką idąc doprowadził do zbudowania naprawdę świetnego zespołu. A czy był ciętym szefem, Witek? Witek był szefem sprawiedliwym. On nie był małostkowy. To, co było bardzo fajne w tej pracy, którą myśmy w Eurosporcie przez wszystkie lata wykonywali, używam liczby mnogiej, bo byłem tu no, prawie od początku istnienia tej stacji, to fakt, że on się za bardzo w różne sprawy takie międzyludzkie nie angażował. Oczywiście jak była jakaś duża potrzeba, tak, ale nie prowadził jakichś żadnych wojen personalnych, nie napuszczał jednej osoby na drugą. Ja miałem za sobą pracę w kilku redakcjach, w których no niestety doświadczyłem fatalnych sytuacji. Wiedziałem świetnie, jak to wygląda, kiedy jedna grupa spiskuje na drugą grupę albo spotyka się za plecami. Na Woronicza była taka słynna kawiarnia Kaprys, gdzie przez cały niemal dzień wszyscy możliwi dziennikarze i dziennikarki pracujące w tej firmie spotykali się i prawie przez cały dzień plotkowali albo knuli, co tam będą robić, albo przeciwko komu się zawrą jakieś porozumienia, albo kto zostanie nowym prezesem, a kto zostanie szefem redakcji. Tutaj w tej firmie nigdy takich rzeczy nie było. Tu była bardzo fajna praca, myśmy przychodzili do tej pracy. Ja zawsze takie miałem wrażenie, że wsiadam do przedziału w dość wygodnym pociągu ekspresowym. Jechałem kilka stacji, robiłem swoje, wysiadałem i zajmowałem się swoimi sprawami. Nie było tego dziwacznego takiego funkcjonowania etatowych dziennikarzy, którzy przez pół dnia nie wiedzą, co ze sobą mają zrobić, no i zaczynają takie różne zakulisowe działania. To był Karol Stopa, który między innymi z Witkiem Domańskim komentował mecze tenisowe w Eurosporcie. Karolu, bardzo dziękujemy i przenosimy się bardzo prędko i szybko do Kacpra Merka, który gdzieś tam sobie buszuje po zakrętach internetu i będzie przytaczał komentarze od naszych widzów. Mam nadzieję, że komentarze jakieś już są. Tak jest, znalazłem się na tym zakręcie, jak to ładnie powiedziałeś. No to Witku, drogi, rozgorzała dyskusja. Tenis czy narciarstwo alpejskie? Ha! A nie może być 50-50? Wiem, bo tu się ludzie spierają, więc postanowiłem pomóc im rozstrzygnąć tę dyskusję. Ja w ogóle jestem bardzo usportowionym człowiekiem i uprawiam bardzo wiele sportów, aczkolwiek dopóki mi barki nie wysiadły, to grywałem 3 razy w tygodniu w tenisa jeszcze rok temu. Natomiast jeśli idzie o narty, no to owszem, zaczynałem mając lat 5 na brudnie, na górce, która miała jakieś 20 metrów wysokości, już dzisiaj mam mniej,
Potem były jakieś WKN i różne inne przygody. Kiedy się otworzyły możliwości wyjeżdżania w Alpy, zacząłem wyjeżdżać w Alpy. Byłem członkiem klubu narciarskiego Kaczka i wtedy startowaliśmy w Mistrzostwach Polski. Także cały czas dość aktywnie uczestniczyłem w tym sporcie i jest to dla mnie sport o tyle cudowny, że uwielbiam prędkość. Uwielbiam prędko, uwielbiam jechać te 80 km na godzinę długimi skrętami i to wtedy wpadam w jakiś nastrój upojenia, nazwijmy to. Natomiast tenis jest sportem no, zupełnie innym, bo co tu dużo mówić, ja nie startowałem oprócz tych mistrzostw Polski dziennikarzy, nie jeździłem za dużo na tyczkach, więc nie miałem takich momentów poważnego. Tak jak się sprawdza człowiek grający w tenisa za każdym razem. Kto by nie stał po drugiej stronie, to się z nim sprawdzasz, to musisz wygrać punkt. To szlak cię trafia, że trafiłeś w siatkę albo gdzieś poza kort. Także to są zupełnie inne emocje. Trudno właściwie rozgraniczać, czy to jest lepsze, czy tamto jest lepsze. I jedno jest cudowne i drugie jest cudowne. A jeszcze jazda na koniu jest cudowna, jeszcze jazda na windsurfingu, czy na kitesurfingu i parę innych rzeczy. No dobrze, to zacznijmy od tego narciarstwa. Wybrałem jedno z pytań od Olgi. Co sądzisz o wyczynie Ester Ledeckiej, która wygrała igrzyska i na snowboardzie, i na nartach? No, fenomen na skalę światową, chociaż ja bym powiedział, dorzucanie świata i w tym, to nie najlepiej świadczy i o jednej i drugiej dyscyplinie sportu, czyli o poziomie w danym momencie. To, że ona wygrała z zawodniczkami Igrzyska Olimpijskie w Supergigancie, z zawodniczkami, które na co dzień trenują i są no, zaangażowane trzy razy bardziej niż ona. Ona teraz postawiła bardziej na narciarstwo zjazdowe, to jest inna rzecz, ale wtedy nie, wtedy wygrywała tu i tu. Jeżeli ona z nimi potrafi wygrać, to ja przepraszam, ale coś nie jest w porządku. Dobrze, to teraz pytanie tenisowe od Zielonej. Czy wolisz komentować mecze wieczorne, czy w sesjach dziennych? No, najbardziej lubię te o 4 nad ranem, kiedy jest Australian Open. Oczywiście nie ma znaczenia. Te o 4 nad ranem są o tyle nieprzyjemne, jeżeli to nazwiemy sesją wieczorną oczywiście, że jeżeli mecz jest usypiający, to trzeba się bardzo, bardzo pilnować. No to jeszcze pytanie od Mata. Czy komentator musi być trochę jasnowidzem? Piję tutaj Mat do tego, że ty często w czasie wymian przewidujesz, kto może wygrać dany punkt. No niestety, to jest moja wada. Postaram się z tym walczyć w najbliższej przyszłości. Owszem, często jest tak, że jesteśmy w stanie naprawdę ocenić bardzo po locie piłki, gdzie ta piłka wyląduje. Niestety od czasu do czasu jest trochę inaczej ustawiona kamera i wtedy się okazuje, że mylimy się. Natomiast jeszcze inna przyczyna tej błędnej oceny to jest jakiś minimalny ruch rakietą, który powoduje, że albo zawodnik czy zawodniczka gra bardziej topspinowo, czy bardziej płasko i wtedy można się też pomylić. Przyznaję, to jest duży błąd, tego się nie powinno robić. To był Kacper Merk z pytaniami od naszych widzów. Wspomnieliśmy o tenisie, wspomnieliśmy o narciarstwie alpejskim. Czy były jeszcze jakieś inne dyscypliny, które mogłeś komentować w swojej karierze, czy tylko te dwie się trafiły? No nie. Przez pierwszy miesiąc istnienia polskiego Eurosportu, czyli w kwietniu 1996 roku, kiedy ma zacząć, że wtedy się troszkę mniej komentowało po polsku, bo dziennie 4 godzin. Niemniej no było to te 4 godziny do obsadzenia. Jeżeli ja zapraszałem na przykład specjalistę od ciężarów, bo akurat były mistrzostwa świata w ciężarach, to on nie wiedział, co będzie słyszał w słuchawkach, on nie wiedział, jak to będzie wyglądało, nie wiedział, jakie będą. Ja nie komentowałem, ale jak to się mówi, mówiłem dzień dobry, do widzenia i w razie czego coś tam jeszcze, jakiś łącznik. Także może nie komentowałem, ale z całą pewnością pilnowałem.
Natomiast jeśli idzie o wybieg, ponieważ w przeglądzie sportowym zajmowałem się jeździectwem, komentowałem tenis stołowy razem z Leszkiem Kucharskim, no Adamem Gierszem, ponieważ zajmowałem się w przeglądzie sportowym przez kilkanaście lat tenisem stołowym, więc też miałem, byłem na kilku mistrzostwach świata, więc też miałem o tym, jakie takie pojęcie, nazwijmy to, bo jeżeli porównamy z pojęciem Kucharskiego czy Gierza, to troszkę mierny. No ale to zawsze tak jest, że komentator nawet bardzo dobrze obsadzony w danej konkurencji nigdy nie może się ścigać z byłym zawodnikiem, zawodnikiem, który ma zupełnie, zupełnie inne doświadczenie. Ja może tutaj trochę jeszcze się będę usprawiedliwiał, dlatego że od czasu do czasu mam okazję usłyszeć głosy, że on się na tym absolutnie nie zna. Tylko to trzeba najpierw się zastanowić, co to znaczy, że się nie zna. No dla kogo ja się nie znam? Ja się nie znam, powiedzmy, dla eksperta, dla zawodnika, czy to narciarza alpejskiego, czy to tenisisty, bo on zawsze troszkę więcej widzi, chociaż nie wszyscy, byli tacy, którzy mniej widzieli, od siedzącego przed mikrofonem komentatora, który nawet, powiedzmy, gra od 50 lat w tenisa. Ale dla kogo my komentujemy? Czy my komentujemy dla garstki tych superfachowców, czy my komentujemy dla widzów? I w związku z tym jeszcze liczy się narracja, liczy się polszczyzna, co ostatnio jest trochę w zaniku, i parę innych dodatkowych rzeczy. A bardzo tęsknisz za komentowaniem. Teraz mamy tą przymusową przerwę od sportu. Brakuje ci adrenaliny, jaką się ma. Podejrzewam, kiedy siada się za mikrofonem i ma się do obsłużenia jakiś bardzo ważny mecz, i to od komentatora zależy, w jaki sposób widzowie ten mecz odbiorą. Tak, oczywiście. Znaczy, adrenalina jest wtedy, kiedy jest ciekawe widowisko, od tego trzeba zacząć, czy to w narciarstwie alpejskim, czy to w tenisie. To nawet nie muszą być gwiazdy, nie muszą być to czołowi tenisiści. Często mamy mecz czołowych tenisistów, który jest meczem usypiającym, natomiast też zdarzają się zawodnicy z drugiego rzutu, nazwijmy to, którzy pokazują takie zaangażowanie i taki tenis, że człowiek aż podnosi się na krześle. Także tak, no tego brakuje z całą pewnością. Jeżeli się coś robi od 20 paru lat i nagle się przerwie, to w jaki sposób się czujemy upośledzeni? To zobaczmy właśnie, czego nam najbardziej brakuje. Jeden z komentarzy Witka z narciarstwa alpejskiego. Witam Państwa serdecznie, Witold Domański. No i za chwilę zapowiedziany w Studiu Polskim slalom gigant, drugi w tym sezonie slalom gigant mężczyzn, Luca de Aliprandini. Na niego można liczyć, jeżeli tylko nie popełnił jakiegoś, w cudzysłowie, wielbłąda na trasie, to jest tak agresywnie i ładnie jeżdżący alpejczyk, że tutaj można liczyć, że on będzie gdzieś w czołówce, aczkolwiek jak na razie zamykający pierwszą grupę 29-letni Luca ma sporo do odrobienia. Końcówka skrętu z bardzo mocnym jeszcze trzymaniem krawędzi i to mu nie służy, a tu w ogóle musiał się ratować, aby nie wyjechać z trasy. No, nabiera prędkości na drugim odcinku Golden Eagle, ale co stracił, to stracił. I znowu tutaj, podobnie jak podczas przejazdu Teda Ligety, Luca de Aliprandini ma nieciekawą pogodę. Trudno się komentuje samemu? Nie, to zależy. Znaczy, jeśli idzie o narciarstwo alpejskie, to absolutnie w zupełności wystarczy, jeżeli się nie popełni jakiegoś zasadniczego błędu, bo powiedzmy, że ktoś startuje, to mi się kilkakrotnie przydarzyło do tej dość długiej karierze komentowania narciarstwa alpejskiego. Zawodnik wychodzi z bramki, rusza, zaczyna jechać. No nie jesteśmy chodzącą encyklopedią, bo jest tych zawodniczek i zawodników no w sumie około 200, powiedzmy. I musimy zerknąć do
ściągawki, nazwijmy to w ten sposób, czyli po prostu popatrzeć na jego tam wiek na ogół znany, jeżeli mówimy o tych najlepszych, o tych słabszych troszkę mniej. W każdym razie trzeba sięgnąć do notatek przez moment. No i co się wtedy dzieje? Ano wtedy się dzieje to, że facet nagle gdzieś łapie tyczkę i wyjeżdża do lasu. No i jeżeli wszyscy to widzą oprócz komentatora, to dość śmiesznie wygląda. Także tego typu przypadki muszą się zdarzyć od czasu do czasu, zresztą zdarzyły się nie tylko mnie, bo każdy, kto komentuje i musi popatrzeć na moment w notatki, a to nie jest tenis, gdzie powiedzmy można przez sekundę milczeć i poczekać, aż piłka wpadnie w siatkę, albo wyjdzie w aut, albo będzie piłką wygrywającą. Tutaj się dzieje, w narciarstwie alpejskim dzieje się wszystko w tempie błyskawicznym, jest ułamek sekundy, jest zahaczenie o tyczkę, jest powiedzmy jakiś obrót i do widzenia. I trzeba zareagować, potem przełknąć ślinę i powiedzieć, no cóż, nie zauważyłem, albo przepraszam Państwa, na moment oderwałem wzrok. Nie jest to żadne usprawiedliwienie, ale no niestety tak to musi być. A co zrobić, żeby widza nie uśpić? No bo nawet narciarstwie alpejskim, które jest sportem bardzo dynamicznym, to jednak zjeżdżają wszyscy w bardzo podobny sposób, lepiej, gorzej, szybciej, wolniej, ale trasa zjazdu praktycznie jest taka sama. To jak operować tym językiem, żeby nie używać tych samych sformułowań przy każdym zjeździe? Czy ty łapiesz się czasami na tym, że musisz, nie wiem, jakoś bardziej dynamiczniej albo może trochę spokojniej komentować takie zawody? No to jest na ogół w ten sposób, że kiedy jedzie ta szpica, czyli powiedzmy no, dwie grupy. Pierwsza grupa to jest 15, i mówię o konkurencjach technicznych, bo o konkurencjach szybkościowych jest trochę inaczej. Ale kiedy jadą ci czołowi zawodnicy pierwszej i drugiej grupy, 15 i potem druga 15, to jest to na tyle emocjonujące na ogół, można powiedzieć zawsze, bo tu są różnice niewielkie, są to mistrzowie nad mistrzami, więc tutaj się po prostu sprawy toczą w taki właśnie sposób, że człowiek na pewno nie usypia i nie. Natomiast trafiają się no, różne przypadki. Czasem mamy okazję komentować przez pół godziny do stojącego drzewa albo fruwającego balonu, jeśli można w ten sposób powiedzieć. To mi się parokrotnie zdarzało. Była taka zawodniczka Peekaboo Street amerykańska, do dzisiaj mi to tkwi w głowie. No to było, nie wiem, pod koniec lat 90. I ona biedna podczas zjazdu się gdzieś tam wywróciła i nie wiem, czy złamała nogę w kamieniu, no i uszkodziła się. No i niestety stacja Eurosport nie miała żadnego pomysłu na to, żeby ten czas wypełnić w jakimiś, nie wiem, filmikami, czymś czekając i pół godziny musiałem komentować do obrazka stojącego drzewa. No i wtedy człowiek sięga po przeróżne rzeczy, aczkolwiek gwarancji, że nie uśpi widza, nie ma. Ja sobie przypominam jeszcze taki ciekawy przypadek, który miał miejsce podczas Tour de France. To też było jeszcze no, w początkach polskiego Eurosportu i biednemu Tomkowi Jarońskiemu przypadł w zaszczycie taki ten etap, kiedy panowie strajkowali na trasie Tour de France, bo ich ktoś tam chciał sprawdzać na okoliczność dopingu i oni zastrajkowali. Teraz to inaczej wygląda oczywiście. No i cóż oni robili? Ano jechali sobie w tempie 25 km na godzinę, tak jak ja na spacer, i popijali szampana, rozmawiali z trenerami w kabinach i przez nie jakieś 2,5 godziny czy 3 godziny, bo tyle powiedzmy trwa przeciętnie etap Tour de France, oprócz tych górskich, które trwają Bóg wie ile, przez te 2,5-3 godziny, czyli w tym przypadku więcej, 4 godziny, biedny Tomek musiał sięgać do głębin swojego kunsztu warsztatu komentatorskiego i kolarskiego, żeby cokolwiek opowiadać, a i tak nie był w stanie zagadać no, tych kilku godzin spacerowego tempa bez najmniejszych emocji. Zdarza się. A jak zmienił się sport przez te wszystkie lata? Bo wspomniałeś o tym proteście właśnie kolarzy na trasie. Czy to jest tak, że teraz w sporcie coraz bardziej rządzi technologia, nawet na przykład w tenisie? I czy to tak dla ciebie uważasz, że myślisz, że to może zabić takiego ducha sportu? Czy to po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, bo po prostu tak jest, świat idzie do przodu?
Nie wydaje mi się, aby to ducha sportu zabiło. Oczywiście technologia rządzi w tym sensie, że mamy troszkę dynamiczniejszą. Bohaterem tego odcinka głosów Eurosportu jest Witold Domański, jeden ze współzałożycieli Eurosportu i komentator między innymi i narciarstwa alpejskiego. Więc teraz możemy zobaczyć kolejny fragment komentarza Witka. Pierwsza para 1/8 finału slalomu równoległego w Holmenkollen. Oslo już na starcie na torze niebieskim, Ragnhild Mogenkel, na torze czerwonym Michaela Schifrin. Tu jest stromo, no cóż, zeskok skoczni to nie jest łagodny stok. Proszę zobaczyć, jak równo idą. Schifrin odrobinę z przodu, Mogenkel nie, jednak chyba Schifrin. 11 setnych, czyli tyle co nic. 11 setnych to tyle co nic, ale na pewno nie nic, a bardzo wiele ma komentarzy od naszych widzów. Kacper Merk do przeczytania i pytań do zadania. Tak jest, wszystko się zgadza. Tomek pyta, Witku, co pan robi w czasie przerw poza anteną, jak są reklamy, na przykład w meczu tenisowym? No to nie jest taka długa rzecz, bo powiedzmy między setami jest troszkę dłużej, natomiast między gemami to jest, prawda, te kilkadziesiąt sekund. Jeszcze czasem niestety reklamy przykrywają pierwszą piłkę, co oczywiście stacja stara się, aby tego nie było, ale to różnie z reklamami bywa. Co ja robię? Ano siedzę sobie spokojnie, łyknę czasem odrobinę herbaty albo jakiegoś tam innego napoju i tyle. Co tu można robić przez kilkadziesiąt sekund? Czasem to można zdradzić, oczywiście trzeba wyskoczyć do minuty, a odległość niedaleka, to można. Można, bo jeżeli się siedzi 4 godziny, czasem trzeba. Okej, pytanie od jednej z naszych widzek. Czy zdarzyło się panu nie wyłączyć mikrofonu i powiedzieć coś, czego nie chciałby pan powiedzieć na antenie? Tak sobie przypominam, ale może mi się coś zdarzyło nie wyłączyć mikrofonu, ale z całą pewnością nie było to nic, czego wszyscy nie mogliby usłyszeć. Nie, nie. Czegoś takiego mi się nie przydarzyło. Przydarzyło się to w naszej stacji paru panom, ale no, mnie się na szczęście nie przydarzyło. Trzeba bardzo uważać, bo człowiek się czasem zdenerwuje i rzeczywiście jest skłonny w jakiś sposób mocniejszy zareagować, ale uważam, że ktoś od komentatora powinien no, wykreślić ze swojego języka wszelkie wulgaryzmy i się pilnować, bo właśnie można w jakimś z siebie wyrzucić niepotrzebnego. No tak, to pierwsza zasada dziennikarska. Nie przeklinać przy mikrofonie. To ja się zgadzam. Pete Sampras, takim ktoś nickiem dysponuje na naszym czacie i pyta, czy pan jest dziennikarzem z wykształcenia, czy nie? Nie. Ja zaczynałem w roku 74 w przeglądzie sportowym w dość przypadkowy sposób, bo trzeba było robić korespondencję z Anglii z niejakim Donem Aldridge'em, bo wtedy szedł mecz na Wembley za chwilę i musiałem wyręczyć mojego ojca, który gdzieś tam wjechał i prowadziłem tę korespondencję, no i jakoś się tak przykleiło. Nie, ja byłem na jednym roku na SGPiS-ie z panem Glapińskim, jeśli to można w ten sposób ująć, czyli skończyłem SGPiS. Dobrze, czy jak pan komentuje występy Polaków, to ma pan większe emocje niż komentując innych zagranicznych, czy to jest taka sama dawka emocji przy każdym meczu, przy każdym starcie? Nie, chyba nie może być. Wprawdzie
chciałbym tak jak Anglicy i staram się tak jak Anglicy i starałem się zawsze wpoić komentatorom Eurosportu, aby nie mówili, no ale nasz musi wygrać, niech tamten złamie nogę, bo to się niestety często zdarza w komentarzach sportowych w Polsce. Dla mnie ideałem są Anglicy, którzy absolutnie nie rozróżniają, czy to jest Anglik na koniec, absolutnie nie zająkną się nawet, jeżeli ich zepsuje i powiedzą, aż to dopiero no, zepsuł. Trzeba być obiektywnym, ale no, są nacje takie i są takie. Na pewno Włosi to inaczej trochę komentują, że nie wspomnę o jakichś jeszcze innych paru narodowościach, a Anglicy potrafią z tą zimną krwią i flegmą angielską absolutnie oddzielić czystość sportu od emocji związanych z tym, że ich człowiek jest na korcie czy na boisku. To jeszcze bardzo specjalistyczne, powiedziałbym, pytanie od Wiktora, który pisze na naszym czacie tak. W tenisie zatraca się jakakolwiek różnica między nawierzchniami. Idąc dalej, zatracają się różnice pomiędzy zawodnikami i coraz częściej gra na mączce nie różni się bardzo dużo od tej na trawie. Co pan o tym sądzi? No nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Jednak gra na mączce i gra na trawie to są dwa bieguny, bo jeszcze po drodze są korty twarde. Gra na mączce to trzeba porozmawiać z byle jakim zawodnikiem, nawet niekoniecznie Rafaelem Nadalem. I przyglądając się tylko nawet, no może nie okiem zupełnego laika, ale niekoniecznie znającego się dobrze na tenisie, ile trzeba włożyć cierpliwości, a raczej wykazać cierpliwości, przygotowując sobie akcję do skończenia na nawierzchni ziemnej, a co się dzieje na korcie trawiastym. Przecież na korcie trawiastym bardzo często wynik jest rozstrzygiwany w tiebreaku, bo jeżeli jest dwóch tenisistów dobrze serwujących, to wtedy w ogóle nie ma sprawy. Tak się nie dzieje nigdy na korcie ziemnym. Nie ma tylu asów, nie ma tak szybko zdobywanych punktów. To był Kacper Merk z pytaniami od naszych widzów. Kacprze, bardzo ci gorąco dziękujemy. Wspomnieliśmy o przeglądzie sportowym i że Witku zacząłeś od tego, że zastępowałeś swojego tatę i tłumaczyłeś pewne teksty. A czy pamiętasz swój pierwszy autorski tekst do gazety, który się na łamach tej gazety ukazał? Taki wiesz, że od początku do końca to było twoje dzieło i niczyje inne. Nie, no oczywiście, z tym, że na początku jak każdy dziennikarz, który terminuje, nazwijmy to w ten sposób, byłem pod skrzydłami jakiegoś tam bardziej doświadczonego dziennikarza, no i byłem wysyłany na przykład na stadion Skry, bo tam się odbywały zawody lekkoatletyczne i przynieś wyniki i zrób jakiś krótki wywiad. Taki pierwszy dłuższy wywiad, który kojarzy mi się jako... polskim, czyli z Jackiem Wszołą. Pamiętam, że pojechałem na stadion na Bielany i oni tam trenowali i trener powiedział, no to są przyszli mistrzowie. Nie przypomnę sobie niestety nazwiska tego drugiego, ale rzeczywiście i tytuł był taki, panowie Wszoła i ten drugi będą bili rekord Czernika. Czernik to był taki skoczek wzwyż, który przez, nie wiem, chyba 20 czy 30 lat dzierżył rekord Polski i rzeczywiście potem Jacek Wszoła się z tym rekordem rozprawił. A żeby było jeszcze ciekawiej, to wtedy trenował na tym stadionie Juan Torena. Nie wiem, czy panom cokolwiek mówi to nazwisko, ale to był taki 400-metrowiec kubański, który potem był mistrzem świata, mistrzem olimpijskim i Bóg wie kim. I trener Zabierzowski, bo to nazwisko pamiętam, był trenerem tego Alberta Juan Toreny. Rozmawiałem z nim przez chwilę i on pokazał mi go i mówi, słuchaj, popatrz, to będzie w przyszłości mistrz świata, mistrz olimpijski, co kto chce. No i nie pomylił się ani przez sekundę. Natomiast ja wtedy z tym Jackiem Wszołą robiłem wywiad i to się ukazało jako mój autorski tekst. Aczkolwiek no, dłuższe teksty to trochę później, bo trzeba było trochę terminować. Ja nie terminowałem zbyt długo, zacząłem pisać o hokeju dość szybko.
Bo a nie czułeś takiej presji gdzieś siedzącej na plecach, że twój ojciec był dziennikarzem w przeglądzie sportowym i ty musiałeś jakoś bardziej udowadniać innym, że nie jesteś tu na przykład przez koneksje jakieś. Wiadomo, różnie ludzie mówią, tylko że rzeczywiście swoją wartość musiałeś pokazywać, czy nie było czegoś takiego? Ja nie czułem presji, wiesz, presję czuł mój ojciec, co mi niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że, bo tak jak powiedziałem, on się w życiu nie spodziewał, że ja mogę wejść w jego buty, że mogę zostać dziennikarzem sportowym, bo jakoś się specjalnie nie rwałem do pisania, życie zmusiło, znałem angielski, wtedy niewielu dziennikarzy znało biegle angielski, szczególnie na tyle, aby sobie porozmawiać przez telefon z Donem Aldridge'em, który miał dość sepleniący język. Więc tak jak mówię, trafiłem dość przypadkowo, no a potem to po prostu jakoś poszło. Ojciec koniecznie chciał, żebym ja udowodnił, że nie jestem tutaj przypadkiem. Ale środowisko, czyli szefostwo przeglądu sportowego ówczesne specjalnie się tym nie przejmowało i wykazałem się dość szybko możliwościami. A czy zdarzyło ci się kiedyś wzruszyć w trakcie jakiejś imprezy sportowej? Czy to pracując jeszcze w gazecie, czy może już siedząc za mikrofonem i komentując jakieś wydarzenie? Były aż takie emocje, żeby jakieś łzy poleciały? Nie, no łzy to bez przesady. Nie, łzy nie, natomiast wzruszenie absolutnie. Wzruszenie na pewno, bo jeżeli się dzieje coś, jak to nazwać, no takiego właśnie... No wiekoponnego to może też, no ale właśnie hymn polski grany, kiedy nasza zawodniczka czy nasz zawodnik stoi na najwyższym stopniu podium, jeszcze szczególnie jeżeli nie było to spodziewane, no to wtedy naprawdę jest to coś tak podniosłego, że człowiekowi, no nazwijmy to, łzy się cisną do oczu, aczkolwiek no do płaczu mi było raczej daleko. A czy masz jakieś takie swoje ulubione imprezy, na których byłeś lub które komentowałeś, takie, które zapamiętasz sobie do końca życia, albo jakieś spotkanie tenisowe, jakiś wyścig narciarski? Wyścig narciarski. Mam bardzo dobrze utrwalone imprezy mistrzowskie, czyli mistrzostwa narciarskie. Chyba 3 czy 4 obsłużyłem. Wtedy miałem okazję być na miejscu i to jest zupełnie, zupełnie inne odbieranie, także nie mogę mówić, że mam ulubione na przykład Saint Moritz, czy mam ulubiony, nie wiem, Val d'Isère. Po prostu jeżeli się jest na miejscu, to człowiek się jest w stanie wtopić w tę atmosferę i jest w stanie przede wszystkim, jeśli idzie o narciarstwo alpejskie, bo to trochę inne niż tenis czy piłka nożna, bo boisko jest jak boisko, tam czasem mniejsze, czasem większe, czasem mniej lub bardziej równa trawa, czy na korcie jest kort twardy, jest kort miękki. Natomiast żeby poczuć naprawdę, co się dzieje na trasie zjazdu, to trzeba się na tej trasie znaleźć. I wtedy człowiek wie, jak tam jest stromo. Jak ja jestem w Bormio i patrzę na ten stromy uskok Salto di San Pietro, to ja wiem, co czują zawodnicy, którzy tam jadą. Jak ja się spuściłem po strajfie w Kitzbühel, gdzie no dawno to było temu jeszcze za przeglądu sportowego, gdzie musiałem parę razy, mimo że no bardzo przyzwoicie jeżdżę na nartach, nazwijmy to, musiałem naprawdę uważać i widziałem, jak dobrzy zawodnicy koziołkowali tam, to ja wiem, co odczuwa taki, który stanie na starcie i już startując, już robiąc te ruchy, wyskok i sprężyna w dół, co on tam widzi, bo tam kamera na tyle wypłaszcza, się wydaje, a no wystartował, skręcił pierwszy skręt na lewą nogę, potem to Mausefale. Jeżeli ktoś to Mausefale widział z bliska i wie, jaki tam jest procent nachylenia, że to jest po prostu skocznia narciarska, to jest małe piwo, to tam się leci na samo dno, to ja jestem w stanie wydobyć z siebie emocje i opowiedzieć, co się naprawdę na tej trasie dzieje. Także ulubione miejsca, jeśli idzie o narciarstwo alpejskie, to jest te, po których trasy, po których jeździłem i mam szansę opowiedzieć naprawdę, co tam się dzieje. Tutaj wspomniałeś o takim praktycznym przygotowaniu. A jak tak ogólnie wyglądają przygotowania do komentowania jakichś zawodów w swoim wykonaniu? To jest tak, że nie wiem, przychodzisz 3 godziny przed zawodami i nie wiem, rozgrzewasz żuchwę na 10 różnych sposobów, czy pojawiasz się 2 minuty przed rozpoczęciem transmisji w studiu i lecisz po prostu na żywo?
Nie no, żuchwy nie rozkręcam, natomiast wargi zawsze warto zmiękczyć, robiąc takie bum, 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 i to wtedy się troszkę łatwiej mówi. Natomiast jeśli idzie o przygotowanie no, teoretyczne, czyli powiedzmy do tego, do meczu, który będę robił, czy do zjazdu, no to oczywiście to zajmuje trochę czasu. Rutynowo zjawiam się godzinę wcześniej w studiu. Kiedyś swego czasu, jeszcze jak centrala była w Paryżu, to Francuzi wymagali, żeby być 2 godziny przed, ale to przesada, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy w domu internet, możemy sobie wszystko spokojnie przygotować wcześniej, no to ten ostatnia godzina jest raczej tylko taka higieniczna, żeby przypadkiem się nie okazało, że po drodze jest korek, albo żeby nam opona się nie zepsuła i mielibyśmy wtedy emocje. Ale godzinę wcześniej trzeba być dla spokoju otoczenia, że tak powiem, czyli tych, którzy tą audycję prowadzą z Paryża, czy z Warszawy, czy przy konsolecie i dla, powiedzmy, zwierzchności. Kiedyś ja byłem zwierzchnością, teraz już nie jestem. No i po prostu, żeby się uspokoić, wycieszyć i na te 5 minut wcześniej, powiedzmy, skończyć pić kawę, iść do studia, rozłożyć papierki i mieć wszystko pod kontrolą. Załóżmy, że oglądają nas widzowie tacy młodzi, którzy marzą o karierze dziennikarskiej. Czy miałbyś dla nich jako taki doświadczony dziennikarz jakieś rady? Co zrobić, czego się wystrzegać, a może jakich zasad przestrzegać? Aktualnie to miałbym rady dla nawet nie młodych dziennikarzy, nie adeptów, tylko tych, którzy jeszcze już dość mocno są osadzeni, żeby się troszeczkę bardziej przykładali do polskiego. No ja jestem człowiekiem starej daty, także zwracam uwagę, jeszcze z czasów przeglądu sportowego mi pozostała dbałość o język. No teraz to słyszę takie wygibasy językowe, jak na przykład, że się pomylił, bo nie trafił piłką w kort. No Bożeż ty mój, pomyłka to jest zupełnie inne określenie i tego typu, cofnąć się do tyłu. Tomek Wolfgang kiedyś wypisał i to wisiało, nie wiem czy jeszcze wisi, w przeglądzie w Eurosporcie taki wykaz najpopularniejszych błędów językowych, nie tylko komentatorów, ale w ogóle polskich. No i to się mnoży, więc przede wszystkim bym zwrócił uwagę na to, żeby się dobrze nauczyć polskiego, no a potem nauczyć się jeszcze tego, o czym będziemy mówili, czyli jeżeli ktoś chce uprawiać dziennikarstwo polityczne, to niech sobie dobrze wejdzie w politykę i jeszcze najlepiej trochę zaczerpnie historii. A jeżeli jest chętny do komentowania wydarzeń sportowych, no to jeżeli nie ma doświadczenia w sporcie, to dobrze by było, żeby pojeździł. No tak jak Mateusz Borek, on jest dobrym przykładem. Kiedy go zatrudniałem, bo Mateusz był prawie od początku w Eurosporcie, potem oczywiście zmieniał stację, awansował coraz wyżej i wyżej, ale ja go pamiętam, jak przyszedł do mnie i spytał: panie redaktorze, czy ja mam sobie przegrodę nosową zrobić? Ja mówię: Mateusz, rób sobie przegrodę nosową, bo jeżeli chcesz być dobrym komentatorem, to musisz mieć dobry głos. On sam za własne pieniądze jeździł na mecze do Niemiec, na mecze ligowe, żeby oglądać i zdobywać wiedzę. To jest naprawdę coś, co bym polecał. Jeżeli ktoś chce dojść do wyników, do jakich doszedł Mateusz Borek, to niech w ten sposób postępuje. Zobaczymy, do jakich pytań doszedł Kacper Merk. Czas na ostatnią, trzecią rundę pytań od naszych widzów. Pytanie od Pita o ulubionego tenisistę. Ja wiem. Ci czołowi, no to lubię oczywiście oglądać tych czołowych tenisistów w takiej no, najlepszych akcjach, czy to Dziokowicza, czy Nadala, bo to są po prostu mistrzowie swojego fachu i no, człowieka naprawdę podnosi na fotelu, oglądając niektóre akcje. Natomiast wydaje mi się, że chodzi o sympatię, jaką darzę tego czy innego tenisista. No oczywiście Huberta Hurkacza darzę olbrzymią sympatią, ale z tenisistów zagranicznych nie wiem, no lubię Davida Goffina na przykład, bo on jest taki niepozorny, taki mały, taki odstający od tych atletów, którzy się poruszają dzisiaj po korcie i potrafią wszystkich zlać. Także jemu zawsze kibicuję. Kibicuję, no tu nie będę oryginalny, Federerowi oczywiście, bo tak eleganckiej postaci tenisowo
myślę, że nie mieliśmy i się, nie wiem, miejmy nadzieję, że się doczekamy, aczkolwiek jest to coś unikatowego. No to jeszcze jedno pytanie dotyczące warsztatu dziennikarskiego na koniec. Tomek pyta, jakie trudności niesie za sobą komentowanie zawodów Pucharu Świata w środku nocy, czy też meczów tenisowych w środku nocy, oczywiście w środku nocy ze względu na różnice czasowe? A to już zależy od predyspozycji czysto ludzkich, czyli są tacy, którzy nie mogą zasnąć wcześniej, bo trzeba by wcześniej zasnąć, żeby się wcześniej obudzić i być już w miarę wypoczęty, może nie, ale złapać jakąś świeżość przed tym komentowaniem o czwartej nad ranem. Na przykład no, Karol Stopa zawsze narzeka, że on nie może spać wcześniej, bo się nie może obudzić. Ja mam tę łatwość, że mogę sobie zasnąć o godzinie 9, obudzić się o 3 i o godzinie 5 przystąpić do komentarza. Także to są kwestie bardzo indywidualne. Na pewno nie jest to łatwe, bo jeżeli już idzie drugi tydzień Australian Open. Australian Open jest najgorszym turniejem do komentowania, bo się go... komentuje stricte. US Open jest lepsze. Więc po powiedzmy 10 dniach, jeżeli mamy jakąś taką złośliwość losu, że musimy 3 czy 4 razy o tej czwartej nad ranem, to jedziałem wcześniej. Jest to kwestia, jeżeli siadam do meczu, który od początku do końca, ale może nie od początku, ale w każdym razie niesie ze sobą jakąś dozę emocji, a nie jest to tak jak kiedyś panie Hiszpanki, które mnie kompletnie uśpiły. Wtedy komentowałem US Open dla kanału Plus, to było na samym początku, jeszcze wtedy mieścił się Eurosport Polska w kanale Plus i oni nas tam od czasu do czasu wykorzystywali. I puk, 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 puk i tak 26 odbić panie Hiszpanki zafundowały, no to ja naprawdę musiałem wyskoczyć na moment i sobie włożyć głowę pod kran z zimną wodą. Natomiast jeżeli mecz jest ciekawy, to nie ma mowy o tym, żeby się uśpić. To były pytania od Kacpra Merka. Jedno pytanie na koniec ode mnie, drogi Witku. Czy masz jakieś hobby, może jakieś takie związane z aktywnością fizyczną, które, prawda, uskuteczniasz po tym, jak już wyjdziesz z tej słynnej komentatorskiej budy? Najchętniej bym pojeździł na nartach albo pograł w tenisa oczywiście, jak już wyjdę z budy i chciałbym się w jakiś sposób zrelaksować. No i to dopóki mogę to uprawiać, to będę to uprawiał. Z nartami jest trochę gorzej, bo śniegu nie ma w Warszawie ostatnimi czasy. O, tutaj mamy zdjęcie z kajtem. Bardzo lubię pływać na kajcie. Pływam od kilkunastu lat. Nurkowanie na Fidżi też sobie przyjemnie wspominam, to jest podcast nurkowania na Fidżi. Jakiś wrak na 40 metrach leżał i tam żeśmy go eksplorowali. Także relaksować się można na różne sposoby. Dla mnie sport jest najpewniejszym elementem do relaksowania. Zatem zostajmy ze sportem. To były głosy Eurosportu. Bohaterem 5. odcinka był Witold Domański. Witku, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Państwu bardzo i Wam również. Był z nami Kacper Mel, który zadawał pytania od naszych widzów. Tak jest i od razu powiem, że jutro o 18 będziemy. Pamiętajcie o tym. Będziemy, pamiętam, zatem od razu zapraszamy na jutro. Filip Folczak, bardzo dziękuję i dobranoc. Złoto, srebro dla Polaków. Trzęsienie ziemi. Ale siły zadziałały tutaj. No nie, doszła i tak zepsuła. Wygranie turnieju. Absolutnie. O 2,5 sekundy poprawiliśmy rekord Polski. Rekordem Polski. I to nad koszta. Niesamowite. No i brawo. No i mamy maleńki powód do optymizmu. Złoto, srebro dla Polaków.